Oto przed nami giełda transportowa Trans EU. Jedna z bardziej popularnych giełd na naszym rynku, oferująca bardzo dużo ładunków po Polsce, aczkolwiek również mamy ładunki na zasadzie przerzutów pomiędzy krajami zachodnimi, na przykład między Niemcami a Holandią, czy pomiędzy Holandią a Francją. Aczkolwiek giełda raczej zdominowana przez polskie spedycje, polskich kontrahentów. Pojawiają się również kontrahenci zagraniczni, jest ich chyba coraz więcej, przynajmniej tak mi się wydaje, można z nimi współpracować. Tutaj mamy po lewej stronie Transinfo, czyli taki dziennik prasowy, bym powiedział, branży transportowej. Newsy, wszelkie wydarzenia świata transportu, jakieś zatory drogowe, informacje o niebezpieczeństwach czyhających na kierowców itd., itd. Wszelkie zmiany w prawie transportowym, wszelkie nowości. Można sobie poczytać, skomentować nawet. Na środku mamy jakieś miejsce, jak widać, na reklamę. Reklamuje się w tym przypadku TransJob. Po prawej stronie mamy szukaj firmy lub osoby. Klikając sobie wklepujemy imię i nazwisko osoby, którą poszukujemy. I momentalnie sobie ją znajdziemy. Rozpoczynamy z taką osobą dyskusję, konwersację. Poniżej mamy moje imię i nazwisko, mój Trans ID, czyli numer identyfikacyjny w giełdzie. Firma, w której pracuję, aktualny status, tu można sobie wpisać coś. Poniżej mamy grupy kontaktów, można sobie pokatalogować kontakty, podzielić według własnego uznania, jak tam nam pasuje. Poniżej lista znajomych, czyli osoby, które mamy wśród swoich znajomych, i poniżej pozostałe kontakty. Tutaj czerwony taki kolor z literką T oznacza, że ta osoba jest w tej chwili niedostępna. Na żółto, tak jak tutaj przy moim imieniu i nazwisku, oznacza, że jestem dostępny. W tej chwili, jak widać, jest wieczór, późna noc właściwie, wszyscy są niedostępni. W ciągu dnia zupełnie to wygląda inaczej, wszystko jest raczej na żółto. Dalej, co tu mamy? Po lewej stronie mamy tutaj taki pasek szybkiego dostępu, powiadomienia, oferty. Czyli właściwie ten pasek dotyczy naszej firmy, czyli naszego konta na Trans. I mamy tutaj różne powiadomienia, oferty, czyli nasze oferty, które żeśmy w ostatnim czasie zamieszczali, bądź mamy aktualne na giełdzie. Dalej mamy firma, zarządzanie danymi swojej firmy i pracownikami. Nie będę tutaj otwierał, bo to już takie raczej poufne informacje są raczej. Kontrahenci, czyli lista osób, z którymi się kontaktujemy, flota, czyli nasza flota pojazdów, którą dysponujemy. Tutaj wszystko można uzupełnić sobie profil na giełdzie, dzięki czemu kontrahenci, osoby, z którymi współpracujemy, mogą widzieć, na co mogą liczyć przy współpracy z naszą firmą. Dalej mamy zlecenia. Można utworzyć sobie zlecenie transportowe, korzystając właśnie z giełdy Trans. To jest dla firm, które raczej nie mają programu żadnego do wystawiania zleceń. Zazwyczaj duże firmy transportowe, większe firmy transportowe mają osobne programy do wystawiania zleceń, aczkolwiek jak widać Trans tutaj idzie do przodu i oferuje również taką możliwość. Dalej mamy zadania dla kierowcy. Nie korzystam z tego, jak widać również Trans idzie do przodu, wybiegając w przyszłość, coś na zasadzie widzę TMS-a tworzy, czyli takiego systemu zarządzania
zadaniami. To tu mamy jeszcze archiwum rozmów, można się cofnąć wstecz, przypomnieć sobie gdzieś jakąś dyskusję i tak dalej. Co nam jest potrzebne, z czego najczęściej się korzysta, to jest właściwie ten górny tu pasek, przynajmniej ja z tego tak korzystam, mam tu tak ułożone. Panel zarządzania to jest właściwie to, co tu mamy na tym głównym ekranie, który nam się właśnie w tej chwili tu wyświetla. I dalej mamy zgłoś ładunek. Po otwarciu pojawia nam się okno, gdzie wpisujemy dane. Mamy przykładowo 5 palet do wysłania. Poszukujemy jakiegoś przewoźnika, ciężarówki, pojazdu, którym by nam to przewiózł. Pokażę to w następnym odcinku. Zagłębię się w temat. Zgłoś pojazd, również bardzo podobne okno. Również to pokażę w osobnym odcinku. Dalej mamy szukaj ładunków, czyli sedno istnienia giełdy transportowej. Tutaj u góry filtrujemy sobie, z jakiego kraju poszukujemy, z jakiego punktu poszukujemy ładunku, do jakiego punktu, i to też pokażę w następnym odcinku, ponieważ w tym materiale chciałbym po prostu omówić podstawowe funkcje programu i mniej więcej tak zrobić taki wstęp do programu. Dalej mamy szukaj pojazdów, podobnie jak i tam w poprzednim oknie ładunków pojawiają nam się oferty. Ktoś powrzucał po prostu wolny pojazd i liczy na to, że ktoś się do niego zgłosi. Również tutaj uzupełnił sobie w profilu, uzupełnił sobie jakim pojazdem dysponuje, na jakiej trasie, kiedy i tak dalej. To też pokażę w następnym odcinku. Moje oferty, czyli oferty, które mam aktualne, są ewentualnie archiwalne. Mamy jakieś szablony, czyli pojawiają nam się cyklicznie tak podobne oferty. Można sobie tutaj założyć takie szablony. Zamówienia i faktury, no to jest poufne informacje raczej firmy, czyli status płatności, wystawione faktury za dostęp do właśnie giełdy transportowej, tej właśnie Trans. Mapy dla ciężarówek. Tutaj Trans oferuje możliwość liczenia sobie kilometrów. Ja korzystam z innej mapy komercyjnej, zakupionej dodatkowo, która zlicza dużo różnych parametrów trasy. Dlatego raczej z tego nie korzystam. I mamy więcej opcji. Oferty, czyli to jest to, co tutaj w tym pasku. Firmy, osoby, szukamy sobie oceny kontrahentów. Możemy wystawić ocenę przykładowo przedsiębiorstwu transportowemu, ewentualnie kontrahentowi, płatnikowi. Przykładowo wykonaliśmy transport, jesteśmy firmą transportową, wykonaliśmy transport dla jakiejś tam firmy, zapłaciła nam, możemy ocenić firmę jako płatnika, wystawić jej ocenę, zgłosić dłużnika można. Dosyć skomplikowany, bym powiedział, proces, na pewno nie będę go tu dziś tłumaczył, aczkolwiek jest taka możliwość. Archiwum rozmów, można się cofnąć wstecz, przypomnieć sobie, o czym żeśmy rozmawiali, z kim, jakie były szczegóły oferty i tak dalej. Forum społeczność, porozmawiać można na różne tematy. Opcje to są takie indywidualne pod siebie ustawienia programu. Poprosić referencje, dodać pracownika. Tutaj już z tych pozostałych opcji raczej nie korzystam. Wszystko, co mi jest potrzebne, praktycznie mieści się tutaj, na tym pasku u góry. I co więcej, to by było tyle z takiego wstępu. Zapraszam na kolejne odcinki. Dzięki.